Czy zależy, czy my chcemy jeszcze to obrazu na teraz zrobić? Nie. Idę przedmioty odniosę i może jeszcze zrobię oczyszczenie zombie, ale nie jestem pewien. Jak mi pomożesz, to bym zrobił, ale jak mi nie pomożesz, to nie zrobię. Pomożesz? Okej, Elita. Ja tylko odstawię przedmioty, bo jestem już tak obciążony, że walka byłaby ciężka w tym wypadku. A jedzenie jakieś masz? No, skrzyni przecież narobiłem. A, to już idę. Apteczkę też jakąś mamy? Apteczki nie mamy. Nawet ja nie mam. Bo 15 HP tak trochę boli. No boli, boli, ale to czyja to wina? Ja ci, amigo, dałem apteczkę. Bandaż pierwszy pomoc, nawet nie mogę zrobić tego. No. Dobra, gotowy? Ty idziesz jeść dopiero? Zjadłbym tylko i... Czekam na ciebie przed wyjściem. Trzeba rozwalić. Dobra. Więc tak, myślę, że przed Bloodmoonem przydałoby się trochę kolce porobić. No, przydałoby się. No i opcji tu nie widzę. Dobra, tylko ty tutaj już stoisz. Dobra. Bo to jest ten niebieski domek. I go mamy oczyścić. Znaczy musimy iść do punktu zbiórki na razie. Mam taki... O. Masz tu wykrzyknik, czy nie? No nie, bo tylko ty masz tego questa. Dobra. Włączyłem go. Wyczyść obszar. Pytanie, czy ty go musisz wyczyścić, czy ja ci mogę pomagać? Razem, razem. A będą zębiaki, uważaj. Karabin maszynowy schemat. To mi się wydaje, że lepiej jak ty jednak tu nie będziesz wchodził. Nie, ja się odsunę, bo ja wziąłem zamach prawym, co nie? No. I tego, i jej nawet w nogi nie uderzyła nic. Mogę craftować w tej chwili już K47, takie dosyć prymitywne, ale jest. Serta żywność, a to tylko jedzenie. Znaczy jedzenie, tylko woda. Takie rzeczy jak ziarna kawy i tak dalej, to ty zbieraj. To się przydaje. A który tylko nie jest, błagam cię. Uważaj! Co w tej chwili? Mana na tych... W sensie mana, no energia na tych młotach idzie. Mana idzie, tak. Niech będzie mana. No a ja, dobra, po prostu mi krócej i łatwiej jest mówić na tą manę niż... Kurwa, aktor z młotem bojowym, kurwa paladyna, weź. Coś ci przeszkadza? Coś ci przeszkadza? RPG. Nie, no i trochę. RPG sobie gramy. Definitywnie. Jeszcze jeden? No w sumie ja to mogę sobie lewym chyba nawet uderzać. Jeszcze nie oczyściło do końca.
Jakiś coś. Jakieś pudło. Coś ominęliśmy. Chodzi, że ten dom mamy oczyścić. Pędzel. Torba. Ja w torbie? Woda. Jednym słowem cały chuj. A, okej. Okay. Dzień dobry. Pamiętaj, że to jest PvP, w którym ci nie uderzył czasem. No, dwa hity i ja leżę. To tym bardziej. Też spódnicę? W sali jesteś. No gdzieś tu jeszcze jakiś dębek musi być. Znalazłeś coś? Nie, tylko wyważyłem z tej drzwi z tyłu. To norma u ciebie. Czemu ty butelek z wodą nie zbierasz? Pustych nawet. Tutaj mogło być. Tam jest dół jakiś? A to jest... A no faktycznie. To chyba jest jako ten dom. Tak jest. Uderzył cię? Tak. Łuk trzeci level masz? Trzeci nie mam, mam drugi. Weź to z góry. Co wziąć? To z góry to pudełko. O, łopata żelazna jak chcesz. To łopatę wezmę. Ty coś tutaj próbowałeś otworzyć i coś ci nie szło chyba. A, to to. No ale jeszcze... A nie, zaliczyło, dobra. Oczywiście obszar zaliczony. Jeszcze pójdziemy to oddać i kończymy. Ten odcinek będzie pewnie dłuższy. Akurat na 2,5 godziny. Na 2,5 godziny skończymy. 10 godzina. Będzie. Fajnie to powychodziło. Bardzo fajnie, bardzo mi się przyjemnie gra. Chyba nawet lepiej niż Project Zomboid. Może nawet rozpoczniemy niedługo jakąś budowę naszej nowej osady. Ale to już myślę, że pobludmuje. Mam pytanie, może tak. Chcemy, no. Może chcemy sobie tą bazę przekształcić? W środku miasta? Chodzi o to, w której tutaj byliśmy przez jedną noc, tutaj tą wielką. No tamtą główną, z betonu niby. No to taką, tak nazwę, willę czy coś takiego. To może nie robić swojej, tylko po prostu przekształcić na swój. Wiesz co, aktor, myślę, że to nie ma zbytnio sensu, a to z tego powodu... Transport. Jeden z naszych podwodów przesłać towar w Cabin 15, zyskać towary wróć do mnie, dobra. Myślę, że to nie ma troszeczkę sensu, bo tych niektórych bloków nie da się ulepszać. I no niestety, ale tu jest coś takiego jak poziomy. I to nie chodzi o te poziomy gracza, tylko chodzi o coś takiego jak... Jak, zaraz ci powiem. To było tu. Etap gry. O, 14. I czym większy etap, tym te zombiaki będą mocniejsze i będzie ich więcej. I ty po prostu w którymś momencie już nie dasz rady tej bazy wybronić, bo nie będziesz mógł jej zaupgrade'ować ani do betonowych bloków, czy tam wzmacnianych bloków i tak dalej. No bo po prostu to jest jakiś taki, wiesz, zwykły props, nie? Dlatego myślę, że lepiej zrobić własną bazę. Dodatkowo będziemy musieli zrobić dosyć mocną fosę, żeby te zombiaki się nie przedostawały. Tak z ciekawości sobie zwiedziłem tutaj najbliższy taki traktor, nie? Fajnie, że gościu siedzi sobie za krzesłem gamingowym do komputera, a obok jest takie krzesło domowe. Jakiś trup w sensie? Nie, traktor taki tutaj zwiedzałem i ta taka szybka, przez którą widzisz, co, kto nawet z czym siedzi, nie? Poczekaj, już idę. Pokażesz mi to. Z
Zobacz sobie tutaj przez szybę przednią, tutaj na przodzie. Uuu, coś pociemniało. Nie gamingowe, tylko biurowe. Ten rozbiera bizona. Au! A. Aktor? Mogę? Nie mogę. Dobra, wracamy, aktor, do bazy. Kończymy odcinek, chodź. Dobra, widziałem. Już się z wami, kochani, żegnam w tej chwili. Dzięki wielkie za te... chyba 6 odcinków nagraliśmy, czy 7 nawet, nie wiem. Normalnie lepiej niż w Missis. O, jeszcze igła i nitka, tą drugą. Po prostu, bo w to tutaj się widać. Znaczy w Nisys też się gra przyjemnie, ale w Nisys... A w Nisys jest bardziej taką grą sandboxową. Tutaj dzieje się dużo. Dzieje się naprawdę bardzo dużo w jednej chwili i do tego ta gra tak wciąga. I to pewnie dlatego. Dzisiaj mamy bardzo sądny dzień trzeci. Powinno być 3 days to die, teoretycznie. Bo jakby nie patrzeć, mamy Blood Moony co 3 dni, nie co 7. No i aktor, wbijaj tam sobie już powoli. Już nałączam. A my będziemy musieli jakoś ten dzień chyba przeżyć. Nie wiadomo jak, ale trzeba. Tego to i ja nie wiem. Bo jedyne plany chwilowo to jest strych. Mhm. I to powiem ci szczerze, że jest bardzo dobry plan moim zdaniem. Gorzej jak będą wiedziały, że podstawę trzeba rozwalić. No to wtedy mamy przejebane, to prawda. Ale... na razie nie spoilerujmy. Będzie dobrze. Będzie aktor dobrze. Jedzeniem się dzielimy, czy się nie dzielimy? Można się podzielić. No bo ja go będę zdobywał, tak? Ja miałem sobie właśnie ogarnąć, bo na tym single playerze tam próbowałem sobie poćwiczyć to polowanie na zwierzęta, ale nie, nichuj nie idzie. No właśnie, tak myślałem. Ja się zawsze trafiam albo tuż za tym zwierzęciem, albo już za daleko. To twoim zadaniem będzie zdobywanie jajek. Można. Tam na szczęście nie potrzebujesz nic innego. Tylko dobrej spostrzegawczości, a tego też brakuje. Powoli. Aktor, ty mnie nie irytuj. Tego nie można. Szkoda. Dobra, ale tu się da. Okej. Okay. Kamyczki jakieś tam mam. Pićku mam, chyba mam. Właśnie, butelki. Przydałyby się jakieś butelki i przydałoby się również toczyć po wodę. Uuu, czemu mam 114? Co? Ile to daje? What? Co daje, co? Skąd ja mam 104 sekundy picia? Regeneracji. Wow, ja myślałem, że ta woda jest po prostu czystą wodą, a to nie jest czysta woda. Znaczy, to jest czysta woda, ale... A jaka to jest woda? To jest czysta woda. Czysta woda mineralna, dosłownie. A ja nie wiedziałem. Nawet na serwer nie weszłem, a już mam achievement. Ta gra cię ewidentnie lubi pod tym względem. No dobra, zwęglone jedzonko, to sobie zjemy. I powinno mi tyle starczyć na razie, dobra. Myślę, aktor, że ogólnie to my powinniśmy jeszcze troszeczkę bardziej zwiedzić okolice i przy okazji naszykować się na Blood Moona. Ja bym też spróbował sobie swojego questa zarobić, bo trochę do niego mam. Tylko wiesz, pamiętaj o tym, że quest questem, a nie wiadomo, czy nawet przeżyjesz po tym questie. Wiem, musiałbym sobie coś w bazie pozostawiać. No właśnie, po drugie, no... ja bym tu potrzebował trochę twojej pomocy, myślę, że pozbieranie drewna by się przydało. Musimy dużo kolty zrobić i poulepszyć sobie niektóre rzeczy. Więc quest to może na następny dzień.
A na razie O. zajmij się zbieraniem drewna. Jest, tu jest. Też w sumie będzie trzeba jedzenie poogarniać, picie. No właśnie, dlatego też te jajka, nie jajka i tak dalej przy okazji zbieraj. Ja też tu się rozglądam nad kurczakami. Bo Bo jakoś. bardziej niż nad głodem, to nad pragnieniem ucierpię. Cierpię tutaj. No to ja mam od cholery wody. To przydałoby się tak. Ja sobie nawet czerwoną herbatę robię non-stop. To już ten etap, że tak powiem. To podejdę tam do ciebie, to miałbyś. Coś ci rzucę. To jest woda. Jedna, dwie, bo stamina po prostu, nie? Masz. Dziękować. Ja idę przy okazji uzupełnię wodę, o ile to jest woda tam, gdzie myślę. Ty zbieraj drewno. Już jedzenie sobie później ogarnę. Dobra, to jest chyba woda, to jest jakiś rów w ogóle. Ale dobra, fajnie. Osiem butelek brudnej wody, ale to się fajnie przygotuje. A właśnie, tutaj mamy jakiś zwiększony mnożnik XP, czy... Tak, jest mnożnik na półtora, no bo to byłoby ciężko w ciągu serii sobie pozbierać wszystkie te padeki. Chcemy pokazać jak najwięcej, a niestety no nie oszukujmy się, Zomboid to jest grą, która bardzo, ale to bardzo jest nastawiona na grinding. Na grinding tych expów i tak dalej. Dlatego stwierdziłem, że półtora będzie akurat do naszej rozgrywki. Dobra, ale gramy w 7 Days'a. A ja mówiłem, Project Zomboid, tak? Znowu zomboi. No i no, no widzisz, no tutaj zombie i tam zombie. To od razu mnie poprawi brajeczego, bo czasem potrafię walnąć gafę. Widziałeś gdzieś może jakiegoś królika, albo ewentualnie kurczaka? Nic się nie rzuciło w oczy? Nie, zazwyczaj często tutaj można właśnie na ulicy zobaczyć, bo tam gdzieś, o, chyba widziałem. Tutaj pod to jest królik, czy to jest... Nie, to był cień, dobra, tak mi się... Ten już nadzieję robi. Nie, tutaj wyglądało jakby tak królik stał pod takim, bo tak coś głową obracała, to po prostu prawa. Aj, ale są plusy niskich jakości tekstur, z daleka widać, gdzie są jakieś te... No tak właśnie, a ja mając tutaj na maksa, to trawa mi się zlewa strasznie. Ja na przykład już widzę, gdzie są te takie gniazda z jajkami i tak dalej. Brałem jednego kurczaka. Na hita go trafiłem. W Subnautice była podobna sytuacja. No tak samo z teksturami w sensie? Masz niskie i widać od razu kwarc w tej takiej jakby czerwonej trawie. Bo tak to w ogóle tego kwarcu tam nie widać. Ciekawie, ciekawie. Jakiś mamy konkretnie cel na te drewno? Tak, kolce, dużo kolcy. I wzmacnianie wszystkich podłóg. Tak, nie wiem, do 1000 uzbierać? Tak, ja już mam 1400 prawie. A, no to ja trochę mniej. Widać, pół kto się bardziej tysiąca. stara. Widać, jak to kto się bardziej stara. U, jaki lag spike, co się stało? Wow, gro, przestań. O, tu są chyba kurniki. Lepiej lag spike teraz niż powiedzmy podczas eksplorowania. No to fakt. Kurczę, tu wejścia nie ma. O wilku mowa chicken. Jak zapierdziela na tych dwóch łapkach. O, królik. To spróbuj dziadę zabić. O, ile mi się mogę strzały wytworzyć. Kurde, musiał się ruszyć jak strzeliłem.
za daleko. Tyk, walnięty. Dobra, jeżeli chodzi o jedzonko, to w miarę tam jakoś przędziemy. Gdybyś jeszcze jajka pozbierał, to już w ogóle byłoby fajnie. Więc tak, dzielimy się rolami w ten sposób, że ja zbywam mięso, ty zbywasz jajka, ja gotuję. O, pierwszy królik ustrzelony. Uuu, pamiętaj, żeby go walić nożem potem. Nawet specjalnie przygotowałem. Słyszę zębiakę. Dobra, siadło. Dobra, zbierać jeszcze drewno, czy już lecieć po jajka i pióra? Leć po jajka i pióra. Słyszę cię, dziadu. Nie ma tak strzały przelatujące przez głowy zębiaków. Uniki robią bez robienia uników. Jebane Rambo, no. Wow, co tu się stało? Co ty żeś wystrzelił w powietrze? Po prostu... O kurde, jak idą do mnie? Bo ja tak patrzę, a tu coś w niebo tak leci. No bo to samochód wywaliło po prostu samo z siebie. Pomóc ci tam? Nie, daję radę na razie. W sensie, bo przechodzę obok, nie? Nie wiem, czy znajdziesz wejście nawet tam. No widzę, że dokąd ci idą. Ale co to tak wywaliło? Halo, co to było? O. Jesteś w okolicy takiej farmy. O kurwa, tutaj zombiak jest z hełmem. Nie da się go zabić. Dobra, jednak się da. Dobra, widzę, tam podbiegnę, nie? No coś bardzo jakieś. Ale mi zajebał. Zapomniałem, że tutaj to trochę inaczej. Aha, aktor strzela. Dawaj. Uff. Dobra, coś ustrzeliłem tym. No to wyjebało. Nie, myślę, czy mam się czym wyleczyć, ale chyba nie. Dobra, dopóki sobie niczego nie ogarnę, to tam nie pomogę w wyprawie, nie? Spoko, jak na razie to ja sobie daję jeszcze w miarę rady, ale... W sensie, wiesz, ja mam 7 HP. No to ty nie masz szans praktycznie. A, czekaj, właśnie. Masz zaproszenie, wysłałem. Sekunda. Przestań mnie tuc. O, tu jest dzik. A dzik jest dziki. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostry kły. Ja cię dziku. Dziku. Zabiję. Jeszcze chyba był zębiak. O, jest kura. Kura tortura. Zacięła się menda. Ale w sumie chyba z jedzenia mogę się uleczyć. Jak masz dużo jedzonka, to tak. Ale powiem szczerze, trochę ich tu było. No to liczę na to, że jedzenie coś mi później da. Nie boję, że tu mogą być cholera miny. Tak ci powiem tylko, że spodziewaj się ich najwięcej na jakichś strychach.
ten No sposób. w sensie w takich, ewentualnie jakichś takich, nie wiem, dużych przestrzeniach, ale to jest zauważ, nie? Na przykład byłem tam raz, to na strychu było ich nawalone od... Wiesz, niby taki mały strych, nie? No. Ale tam sobie na spokojnie leżą 3-4 miny. Próbuję dzika zabić. I zabiłem? Chyba. Albo on się zbagował. Dobra, zbagował się. Nie żyjesz? Nie żyjesz. Ja to z ciebie będzie dużo mięska. Chwilowo mam 5 jajek. No i git, bo ja mam też sporo mięsa. 10 mięsa, o 11 poziom, świetnie. Mam 60 sztuk mięsa, więc myślę, że... Ja mam 10 swoich, to... Nie jest jakoś dużo, ale... No ale wystarczająco, myślę. Wystarczająco tak się... na tyle, żeby nie głodować. Tak się staram, jakby chodzić takim łukiem obok tych zombiaków w lesie. A, właśnie, czekaj, bo muszę ci dać invita. No, masz mało życia. O kurwa, psy. Policja cię złapała. A ktoś hit. Co się dzieje? Burek mnie chce zatłuc. Nie mam zejścia stąd. Jestem na dachu. Jak ja mam ci pomóc? Ja mam 10 HP, podbiegnie do mnie i po mnie. Kundel głupi. Mogę ci dać. Mogę ci do niego. Po dupie mu strzelam z łuku. No to już 4 strzały przyjął. Czekam, aż może jakiś się uda kiedyś lepszy rewolwer zrobić. Może być leworwer. Lewolwel. Dobra, zabiłem gnoja. Ale mnie wydygał, dziad. Au, jeszcze się musiałem zjebać, naprawdę. Jego trochę zgniłego mięska będzie. Tam raz na farmę. Ej, 15 godzina. Może być ciężko, powiem ci szczerze. Żeby burki występowały w jakichś barakach? I co, jakieś skrzynie? A, pewnie gówno. I standard. Wody może będzie, no. Ale nic ciekawego. No burków to się najbardziej boję, osobiście. To by się nie bał takiego, który idziesz sobie, idziesz, a to nagle jeb nie wiadomo skąd. No właśnie, o to chodzi. Albo widzisz taką wystającą z głowy w jakimś pokoju, która ani do ciebie nie podchodzi i ma wywalone, że sobie chodzisz. Ale już wiesz, że masz przejebane wtedy. Akurat w tym pokoju jest karabin i amunicja. Bazowane parę odcinków temu. W sensie bazowane na własnych doświadczeniach, rozumiem? Pierwsza noc tutaj. No szkoda, że ty nie nagrywasz swojej wersji. To było śmieszne. Kurde, mam tylko dwa... A nie, mam więcej pocisków. Mam 15 pocisków. A dobra, to ja się nie boję już. Myślę, że ja amunicji nie mam.